Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie nietypowo, bo pierwszy raz rozmawiamy o książkach. Zakładam, że to nie będzie ostatni raz, chyba że Państwo nas niechęcią, jakąś straszną się to spotka z niechęcią, ale... A nawet jak się spotka z niechęcią, to jak będziemy chcieli nagrać kolejny program o książkach, to myślę, że sobie nagramy. No najwyżej 5 osób nas obejrzy. No, więc książki warto czytać. Jak byłem młody, to czytałem, teraz czytam mniej, więc często wracam raczej do przeszłości opowiadając o książkach, ale też mam nową pozycję tutaj. Borys ma dwie książki, które chciałby opowiedzieć jednocześnie, więc ja spróbuję się jakoś wbić trochę z przodu i trochę z tyłu w tę historię. No i zresztą ja trochę tak sięgnąłem po takie tytuły, które z jakiegoś powodu nam obu powinny być bliskie. Po pierwsze, jest to książka, o której kiedyś opowiadałem. W ogóle Borys bardzo takie ambitne książki, więc ja musiałem poszukać takich bardziej rozrywkowych rzeczy, żebyście Państwo mieli szerszy wybór tematów, bo trochę się martwię, jak ja wypadnę tutaj przy tym, co Borys pokaże. Ale zacznijmy sobie od męskiej sprawy. I jest to książka, a przecież tu widzicie wszystko dokładnie, Marka Kędzierskiego. I książkę tę wybrałem po pierwsze dlatego, że bardzo dobrze się przy niej bawiłem, to jest sensacja, to jest kryminał, ale także dlatego, że Marek Kędzierski powinien przynajmniej teoretycznie być naszym wspólnym znajomym. Dlatego, że on wykładał na tej samej uczelni, na której wykładałeś ty, tyle że on wykładał język angielski. Musiałbym go sobie zgooglać. Jakbyś mi wcześniej o tym powiedział, to, bo nie pamiętam go z nazwiska, ale ja nie pamiętam nazwisk, więc... No, więc ja poznałem i też jakby dodatkowym sentymentem darzę te książki. Mam w domu trzy książki Marka Kędzierskiego, wszystkie są bardzo przyjemne. Podobno wyszły trzy kolejne, gdzieś mi to zupełnie umknęło, ale będę po nie sięgał i warto rzucić okiem. Czytałem z wielką przyjemnością i bawiłem się doskonale przy tym. Taka książka, powiedziałbym, trochę zahacza od czasu do czasu o takie... Trochę fantazjuje troszkę być może, bo tam trochę o służbach specjalnych jest i może nie powinienem tak mówić. Tak czy inaczej bardzo, bardzo dobrze się czyta. Chciałem tylko powiedzieć, żebyście Państwo od czasu do czasu z przymrużeniem oka i nie super poważnie do tego podchodzili. Czy ty chcesz teraz swój taki bardzo... Ja bym chciał usłyszeć, co powiesz o Dinu Kuncie. Kunc to się czyta. Tak? Din Kunc, dobrze. To odwieczny wróg. Wybrałem tę książkę, czytałem ją wiele, wiele lat temu, dlatego że ta książka według mnie należy do książek, które trzeba przeczytać. To już jest klasyk i Odwieczny wróg jest tytułem, który znalazł się także na ekranach. Najpierw na srebrnych, potem na zwykłych. To był film, który pod takim samym tytułem, zdaje się, że Ben Affleck tam grał, to akurat nie jest jakąś specjalną reklamą, ale bardzo, bardzo dobra historia, świetnie opowiedziana i zaczyna się w sposób taki, który zawsze mi sprawia mnóstwo radości, ponieważ jest miasteczko, w którym ludzie powinni być, ale ich nie ma i coś się stało. I tak gdzieś to trochę zahacza o horror, ale jest to bardzo, bardzo przyjemna opowieść i proszę się nie sugerować tą osą, która tu jest z przodu. Powiedziałbym, że pozycja obowiązkowa dla kogoś, kto lubi książki rozrywkowe, bo to jest absolutnie książka rozrywkowa, ale napisana ciekawym językiem i dostarczająca refleksji. Dean Kuntz też był nazywany mistrzem straszenia. Tego książki potrafiły być bardzo, bardzo przerażające. Ja bardzo dawno temu czytałem ostatnią książkę, nawet nie pamiętam jaką, ale pamiętam, że byłem tak... No, emocje przechodziły. Ja Dina Kuntza mam w domu jeszcze przynajmniej kilka książek, jeżeli nie kilkanaście, i będę od czasu do czasu po niego sięgał, bo to są przyjemne rzeczy. To teraz ja. Dobrze. Ja przeczytałem niedawno dwie książki. Pierwsza to jest Isdin, tam zmienisz? To jest Jacka Hugo Badera Skucha. A druga to jest Ogień i Furia. Michael Wolff to napisał. To jest amerykański dziennikarz. I to Ogień i Furia opowiada o pierwszych kilkunastu miesiącach rządzenia Donalda Trumpa. A Skucha, zaczniemy od polskiego. Ja bardzo lubię Jacka Hugo Badera, chociaż nie każdy go lubi, bo to jest, wiesz, dziennikarz Wyborczej. Czekam na komentarze. Jacek Hugo Bader, człowiek, który jest mistrzem pióra, mistrzem reportażu. To jego reportaże zawsze są po części o nim. I dużo wydał wydał trzy książki o Rosji. Bardzo, bardzo ciekawe, polecam sobie sprawdzić. Ale ta Skucha jest o firmie, czyli o
podziemnej organizacji, podziemnym wydawnictwie solidarnościowym, gdzie Jacek Hugo Pader był, z tego co pamiętam, szefem dystrybucji. I oni jakby drukowali i zajmowali się dystrybucją nielegalnych magazynów. Okay. I Jacek Hugo Pader pisał tą książkę przez 20 lat. I ona opowiada o tych ludziach, którzy razem z nim właśnie współtworzyli. To jest tak naprawdę zbiór takich mini biografii. Co ciekawe, to słowo skucha odnosi się praktycznie do każdego bohatera, bo to są ludzie, którzy walczyli o wolność Polski, którzy tak naprawdę wywalczyli ją w 1989 roku, ale ich życia nie są naznaczone sukcesami. Ciężko tak mówić o czymś życiu, że jest skuchą jakby, ale każdemu tak potoczyły się losy, że miały jakąś wpadkę. I o tym jest ta książka. Po części też o tym, dlaczego nasza sytuacja polityczna i dlaczego my jesteśmy w takiej, a nie w innej, w innych okolicznościach politycznych. Ja byłem, jak skończyłem tą książkę, to byłem pod ogromnym wrażeniem tego wyczucia Badera, tego, w jaki sposób on subtelnie daje do zrozumienia, z czego się biorą pewne animozje, z czego się biorą niechęci wśród polityków, z czego się biorą konflikty. Bo jeżeli nie znamy, wiesz, no to teraz rządzą nami praktycznie i PiS, i PO, to są ludzie, którzy jednak przed 89 byli wszyscy w opozycji. Okay. I to, wiesz, tam nie ma za dużo ludzi, no może teraz w PiS-ie i w PO jest, bo trochę się przemieszczało, ludzi z dawnej władzy. To są ludzie, którzy ramię w ramię jednak... Walczyli o wolność. Tak. I brakuje tam może trochę takiej dosadnej analizy, takich konkretów, ale jest na tyle poetycka ta książka i na tyle dobrze napisana, że można to wyczuć. Okay. Po czym skończyłem tą książkę, powiem, Boże, cudowne. Tam w ogóle jest cały rozdział o Michale Boni, dawnym ministrze cyfryzacji, jak dobrze pamiętam. Warto przeczytać tą książkę, żeby mieć trochę szersze pojęcie o tym, co się dzieje teraz w Polsce. I zaraz potem przeczytałem sobie tą Ogień i Furia o Donaldzie Trumpie, o jego ludziach, o tym, co się działo przed wyborami, o tym, co się stało podczas wyborów. I byłem przerażony, ponieważ te książki się niezwykle mocno uzupełniają. Okay. Duży nacisk jest w tej książce na początku na to, w jaki sposób Trump wygrał te wybory, co się takiego stało, jakie były pewne metody. Ja też polecam od razu taki dokument na Netflixie, Potrzebny mi Roger Stone. Roger Stone był szefem w pewnym momencie kampanii wyborczej. Powiedz mi, czy hipoteza na temat tego, dlaczego Trump startował w wyborach, jest jakby w zapowiedziach tej książki? Czy o tym raczej nie możemy powiedzieć, żeby spoilerów uniknąć? Ja myślę, że możemy powiedzieć, bo to jest rzecz, która była często to jest jedna na z ciekawszych... samym początku, więc to nie jest jakiś straszny spoiler. Historia jest taka, że podobnie, że Trump sobie wymyślił, że jego najnowszy biznes to będzie sieć telewizyjna, i żeby ją rozreklamować, to on będzie brał udział w kampanii prezydenckiej, ponieważ to mu da darmową reklamę. I jednak niespodzianka się wydarzyła. Niespodzianka, co więcej. To też jest dosyć na początku książki, więc wszyscy byli w szoku, że on wygrał. Znaczy nie byli w ogóle przygotowani, nie mieli obsadzonych stanowisk. Był pewien straszny chaos. Ludzie byli przerażeni tym, że Trump wygrał z ekipy Trumpa. Znaczy, bo nikt tego nie przewidział. Pięknie się czyta tą książkę i wydaje mi się, że ona pokazuje, że to, co będzie u nas za 5, za 6 lat, to, że Trump robi jakieś wpadki, na nic to nie wpływa. Wychodzą jakieś kolejne skandale. To jest... On mówi, nie ma problemu. O Trumpie można by pewnie dużo opowiadać. Ja wiem, że dużo ludzi też reaguje bardzo gwałtownie, kiedy się o Trumpie mówi, zwłaszcza kiedy się mówi o Trumpie źle. Natomiast... Ale jeszcze jedną rzecz, bo z tą książką jest... Ja bardziej ją polecam nie ze względu na to, dowiecie się, jaki jest Trump,
tylko dowiecie się, jakie pewne schematy już istnieją w tych rejonach władzy i widać, że u nas zaraz będą. Znaczy to na przykład, że nie przejmujesz się. Kiedyś było tak, że jak była jakaś afera, ktoś wziął łapówkę, aha, to leciały głowy od razu. Tak, 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 to prawda. Teraz jest tak, że jest jakaś afera, wszyscy mówią, to nie moja ręka. Znaczy, to jakby wiesz. Pewnie zależy od skali, bo ostatnia afera, która nam się przydarza w Polsce, tak dosyć dramatycznie się odbywa i tam głowy będą jednak lecieć. No ale wiesz, przed chwilą były te taśmy premiera. Aha. Też jakoś tam znaczy, specjalnych konsekwencji jakby nie ma. A tam wychodzi u Trumpa wątek rosyjski. W ogóle jakby te rzeczy, które wychodzą, te jakieś biznesy z jakimiś szemranymi ludźmi. I oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to nie, że to są rzeczy, że to jest dziennikarska robota i ten Michael Wolff świadczy o tym, on tam niby 18 miesięcy był, przeprowadził 200 rozmów, no ale Trump mówi nie, to jest nieprawda. No i to wystarczy, nie? I koniec. Tak właśnie jakby współczesna sytuacja polityczna i ona faktycznie do Polski już chyba nawet jest jakby częścią naszego funkcjonowania, jest taka, że można okłamać, można zostać złapanym na tym kłamstwie i absolutnie nie ponieść żadnych konsekwencji i nadal z podniesionym czołem chodzić. I to się będzie tak odbywało i będzie szło w tę stronę i całe te historie jakby. Fake news, który gdzieś kiedy pierwszy raz się pojawiał, dla mnie był takim dzwonkiem alarmowym i być może biczem na dziennikarzy, stał się narzędziem do tego, żeby na dziennikarzy w ogóle nie zwracać uwagi i takim właściwie słowem kluczem albo zdaniem, stwierdzeniem, które umożliwia ci robienie wszystkiego, bo czemu nie? Zobacz, ile teraz powstaje takich pseudoportali bez redakcji, bez niczego, one się nazywają jakieś tam Cała Prawda, albo wiesz, nie wiem, albo Polskie Wiadomości. Takie dziwne mają nazwy i tam są ogromne ilości fake newsów, które ewidentnie działają na rzecz albo prawej, albo lewej strony, bo każda strona to robi. Znaczy tak samo przeciwnicy Trumpa to robią i tak samo zwolennicy Trumpa. To już jest. I w Polsce tak samo przeciwnicy rządu i zwolennicy rządu też idą w tą grę i to jest bardzo niebezpieczne. Moim zdaniem jedyny ratunek na to to są sprawy sądowe. Znaczy, jeżeli pewnie sprawdzeniem wiarygodności dużych afer będą tylko sądy. Znaczy wiesz, to jest, sprawa wygląda tak, że ktoś pewnie zupełnie przez przypadek odkrył, że ludziom nie jest wcale potrzebna prawda, tylko ludzie chcą usłyszeć konkretną rzecz, która ich zadowoli i potem są w stanie przekazywać te informacje bez konieczności jej weryfikowania. I to się roznosi, to jest taki zalew informacji. Informacji jest tak dużo i pośród nich jest tyle fałszywych, że żadnej nie można traktować poważnie. I to powoduje, że wiarygodność dziennikarstwa, wiarygodność sieci, wiarygodność wszystkiego traci na znaczeniu. I jedyne, co nam pozostało, to bezczelność. Czyli mówienie tego, co się mówi, nie, co się myśli, nieważne, czy to ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, bo i tak informacji jest za dużo, by można było udowodnić kłamstwo. Albo nawet jeżeli udowodni się kłamstwo, by miało to jakiekolwiek znaczenie, bo kłamstwa jest wszędzie dookoła pełno. Więc stało się to normą. To jest ciekawa historia, żeśmy trochę oglądali, znaczy trochę żeśmy rozmawiali o tej książce wcześniej, więc też mam swoje przemyślenia, mimo że jej nie czytałem. Tak. I polecam samemu sprawdzić, bo mimo że Jacek Hugo Bader jest to człowiek związany z gazetą i niektórzy mogą mieć jakiś problem już w tej kwestii, czy ta książka o Trumpie jest antytrumpowska i też wiele osób może mieć już z tym problem pewien. Ja polecam przeczytać nawet nie dla samej treści, która tam jest, ale dla tych, znaczy nie dla samego jakby zabarwienia tej książki, ale właśnie dla tych schematów, które są tam wyjaśniane. Warto się nad tym zastanawiać, a teraz ty. I ja zamknę książką, która jest trochę poważniejsza. Też gdzieś chciałem sięgnąć po taki tytuł. Moja żona któregoś dnia spędziła mnóstwo czasu opowiadając mi o tej książce. Ona ją bardzo, bardzo porwała. To jest książka, która opowiada o historiach Żydów, którzy zostali wyrzuceni z Polski w 1968,
68 roku. Nie będę opowiadał całej tej historii, powinniście Państwo znać. Dla mnie ta książka jest ważna z tego względu, że opowiada trochę o tym, w jaki sposób pozbywaliśmy się inteligencji z Polski, bo to są ludzie, którzy, to też jest temat nam bliski, ponieważ oni się przenieśli do Szwecji i w Szwecji odnieśli ogromne sukcesy na bazie naukowej i w ogóle branż, w których funkcjonowali. I często żeśmy rozmawiali o tym, jak polska inteligencja przez ostatnie kilkadziesiąt lat była zabijana i systematycznie. I gdzieś tam w 68... Przede wszystkim Katyń. No. Przede wszystkim Katyń, bo być może żeśmy poruszali ten temat. Ty często o tym mówiłeś. Kiedyś w Katyniu zostali zabici oficerowie, tak. A stopień oficerski dostawało się, kiedy się miał wykształcenie wyższe. Zgadza się? Tak najprawdopodobniej jest. Więc w Katyniu nie zabito żołnierzy, oficerów, tylko zabito inteligencję. I ten proces gdzieś tam przez lata on będzie pokutował. I w 68 roku żeśmy się też pozbyli inteligencji. I, no i dlatego być może życie polityczne dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, bo to jest inteligencję trzeba będzie odbudowywać pewnie przez kilka najbliższych pokoleń. Ale to są historie o tym, jak ci ludzie, którzy właściwie bez niczego, wyrzuceni z Polski, trafiają do Szwecji i tam odnoszą sukces. I w Szwecji nawet stają się bardzo ważni, bardzo opiniotwórczy. I taki trochę żal przemawia przez to, że szkoda, że nie zostali tutaj, bo to jest na przykład historia faceta, który wydał encyklopedię pierwszą w Polsce i gdzieś tam bardzo poważną walkę toczył z reżimem, by tą encyklopedię wydać. I ostatecznie wydał ją w sposób taki, że zbierał od ludzi pieniądze. Czyli to był taki model, który... Tak, to był taki właśnie model. I udało się to wydać. Tam historie są interesujące. Albo znanego chirurga, który w Szwecji odnosił niesamowite sukcesy i był takim, był osobą, która się zajmowała rodziną królewską. Więc to są wszystko ludzie, którzy gdyby nie ten rok 68, żyliby, funkcjonowaliby w Polsce. I to moim zdaniem wielka strata. I strata, nad którą trzeba będzie odpracowywać przez najbliższe pokolenia. No i tak to by wyglądało w kwestii chyba naszych książek. A co teraz czytasz? Właściwie czytam, to za dużo powiedziane, słucham, jako że dużo ostatnio chadzam sobie w ramach kondycji, to czytam Heimdala, znaczy słucham Heimdala, tylko zapomniałem, jak to był, to jest polska książka, natomiast zapomniałem nazwiska autora. I uważam, że to jest bardzo, bardzo przyjemna lektura, taka bardzo mocno przypomina Mass Effect. Jeżeli Państwu się podobała historia z Mass Effect, to ten Heimdall właśnie taki jest. Nie wiem, czy znajdziesz, bo nie Heimdall znajdę. To tak, jest... Tak, tak, nie znajdę, nie ma szans. Z nordycką mitologią przede wszystkim, pewnie na Google wyskoczy. Ale można zupełnie spokojnie się w tą książkę zaopatrywać. Ona jest bardzo, właściwie zaskakująca to nie, ale pełna tajemnic takich, odkryć, takich, które ja bardzo, bardzo lubię. A ja czytam teraz taką książkę Sapiens od zwierząt do bogów i to jest książka o takim społecznym i kulturowym rozwoju człowieka przez lata, o pewnej ewolucji i o pewnych rewolucjach, które na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat się wydarzyły. Co ciekawe, Piotrek Gnyp mi polecił tą książkę, bardzo mi ją przez jakiś czas polecał, aż w końcu sięgnąłem po nią. Kto z was czytał jakieś teksty Piotra Gnypa i wie, kto to jest, to koniecznie musicie napisać w komentarzu. Myślałem, że nam powiesz, kto jest dla tych, którzy... A nie powiem, bo to będzie tajemnica w takim razie. No dobrze, no to okazja dla Państwa. Po pierwsze okazja dla Państwa, żeby powiedzieć, kto to jest Piotr Gnyp i co Państwo czytali, pana Piotra, ale też może okazja, by usłyszeć, jakie książki Państwo polecają i czytają aktualnie. I proszę się nie przejmować trudnymi tematami podejmowanymi przez Borysa. No przepraszam, czy to ja tutaj mówię o wygnaniu Żydów z Polski, czy ty? No dobrze. Więc jakby te tematy poruszamy obaj. Oboje to obój. Jeden z nas musiał obój być dziewczyną. Obój też taki instrument. Tak czy inaczej, dziękujemy bardzo i liczymy na jakieś polecane lektury i do zobaczenia przy następnej okazji. Na razie.